wyrobach odpadów nie będzie konieczne. Może będzie można wprost część odpadów, zamiast je kompostować, zawozić do spalarni. Temu kibicujemy. Też byśmy woleli to robić. Proszę Państwa, więc tego nie jestem Państwu w stanie przedstawić, ale chcę Państwu powiedzieć, że w trakcie Państwa wypowiedzi, nie tylko teraz tu, ale także wcześniej, płynie dla nas jedna nauka i my lekcje musimy odrobić. Jako firma, która chce tu działać i być przyjaciółmi mieszkańcami. My Was musimy o tym, trochę bije się w piersi, co robimy, profesjonalnie informować. Bo większość pytań i większość niedomówień i większość demonów, które się tutaj budzą, bierze się stąd, że nie wiemy. Że nie wiemy, że słyszymy różne przekazy i słyszymy czasem je od osób, które upraszczają, a nieraz przekłamują, wychodząc z założenia, że Wysia i inne firmy śmieciowe trzeba zbierać i wyprowadzić. Proszę Państwa, proszę wierzyć, biznes lubi spokój. Naprawdę, gdyby mój właściciel firmy, w której jestem na co dzień w pracy, wiedział, że jest inne miejsce, w którym może prowadzić działalność bez żadnych zakłóceń, to zapewne by to robił. Sprowadziliśmy się w to miejsce w 2006 roku. Dziękujemy władzom, które w latach 90. wydawały nam zezwolenia na naszą działalność. Dziękujemy ówczesnemu wiceburmistrzowi Markowi Kellerowi, który jest na tej sali, który był również zaangażowany. Dziękujemy wszystkim tym, którzy rozumieją, że działalność w gospodarce odpadami jest konieczna. Szanowni Państwo, co do tych wypowiedzi ogólnych, to tyle. Zapewnienie o tym, że dziś instalacja, która od organu, nie od w zależności od poglądów, czy chcemy, czy nie chcemy, tylko od organu, który ma się tym zajmować, który ma opiniować, sanepid, który sprawdzał kwestię filtrów, za chwilę jeszcze powiemy więcej, ale który to sprawdza, który to weryfikował, od organu, który wyda pozwolenie, od RDOŚ-u, który wcześniej wyda w tym zakresie postanowienie, to od nich zależy ta, ostatecznie ta decyzja i nie wydadzą jej nam, jeśli, uprzedzając pytania, jeśli w pozwoleniu zintegrowanym, które posiadamy, a jesteśmy, jeśli nie jedyną, to jedną z nielicznych firm w Warszawie, która posiada zezwolenie, które od kilku lat firmy zajmujące się gospodarką odpadami muszą posiadać, ale bardzo ciężko je uzyskać. Może je uzyskać ten, kto spełnia normy BAT. My to mamy. Mówi mi pan radny na komisji wczoraj, że MPO nie utajniło załączników do pozwolenia zintegrowanego. No nie utajniło, bo go nie ma. Może dlatego. My rzeczywiście, szanowni Państwo, w naszym pozwoleniu zintegrowanym nie informujemy publicznie o kwestiach naszego know-how technologicznych, które znane są organom, bo to przed organami jest utajnione, ale nie będą znane naszej konkurencji na to nie pozwolenie. Więc to, co pozwala nam ustawa i również robi to organ w swojej decyzji, to nie jest jawne. Ale uwaga, dziś na drugim piętrze jest do zaopiniowania raport oddziaływania na środowisko, w którym podane są moce dotyczące tej rozbudowy, czy tej modernizacji, jak mówimy, ale formalnie rozbudowy, która ma się odbyć z naszego wniosku złożonego 17 kwietnia 2015 roku. I gwarantuję, że jeśli nie muszę tego gwarantować, to jest oczywiste chyba, że jeśli dane zawarte w tym dokumencie, o którym mówię, który jest dla Państwa wszystkich w całości jawny, będą rozbieżne z pozwoleniem zintegrowanym, no to organ nie może wydać nam pozwolenia. Więc proszę się nie martwić o ową tajność załączników, gdzie mowa jest o technologii, czy naszym know-how, wypracowanym przez lata innowatorskim. Bo te dane znajdą Państwo spokojnie w raporcie w odniesieniu do inwestycji, którą my chcemy realizować. Kolegę Szymona Rytla poproszę o informację na temat filtrów, na temat wentylatorów, one się pojawiają. Pojawiają kilkakrotnie, tutaj spróbujemy na to odpowiedzieć. Szanowni Państwo, chciałbym wypowiedzieć się na temat zastosowanego systemu filtracji, przede wszystkim kompostowni, bo o tym o niej jest tutaj największa dyskusja. To muszę następnie powiedzieć, że ta kompostownia to jest budynek, hala wybudowana żelbetowa ze szczelnym żelbetowym dachem. Jest to po prostu szczelny bunkier, do którego powietrze, bo takie powietrze jest potrzebne do badania procesu biologicznego, zasysane jest specjalnie z hali sortowni, czyli
te lekko obciążone potencjalnie powietrze z halicoptorii, tam jest prosty proces mechaniczny, jest zaciągane specjalnie do systemu wentylacji, czyli centrali wentylacyjnej układu kompostowni, a następnie po wykorzystaniu go procesowo, czyli poprzez napowietrzenie tej właśnie pryzmy, która znajduje się, podkreślę, w szczelnym budynku tak naprawdę, wyciągnięcie tego powietrza po wstępnym oczyszczeniu już przede wszystkim z pyłu, z tego typu rzeczy, które mogłyby się tam znajdować za pomocą no, systemu jakiegoś wypchania tego powietrza, co zapewnia oczywiście jednocześnie to, że to powietrze, które się wydostaje z procesu, jest lekko wilgotne i pomaga w prawidłowej pracy biofiltra, bo to właśnie powietrze jest następnie wtłaczane do układu filtracji biologicznej. Nie byłbym zdziwiony, gdyby w zakładzie, o którym pani wspominała, we Francji niestety nie wiem, o którym zakład chodzi, była zastosowana między innymi taka technologia, bo jest bardzo powszechna. I w tego typu procesach stosowana. Nadmienię jeszcze, że właśnie to powietrze w tym biofiltrze, które jest prawidłowo eksploatowane, naprawdę jest bardzo dużą skutecznością dezodoryzowane, a już same pyłki, o których mówiliśmy wcześniej, są już na wstępie wtłaczania tego powietrza do biofiltra neutralizowane poprzez zwilżanie tego powietrza. Jeżeli chodzi o wentylatory, to właśnie wentylatory, które znajdują się na hali i o których tyle jest mowa, one się tyczą tylko i wyłącznie hali, gdzie odbywa się proces mechaniczny i ich ilość jest ograniczona tak naprawdę do minimum, ponieważ zasadnicza część powietrza, zwłaszcza z miejsc, które potencjalnie mogą być bardziej obciążone odorowością, jest zasysane właśnie z hali, w której odbywa się proces mechaniczny, do kompostowni, żeby wykorzystać to powietrze a do prowadzenia procesu, b następnie na tym profesjonalnym grobilsze wyczyścić. Dodam jeszcze jedną rzecz, bo wspominała pani m.in. o stosowanych środkach chemicznych, które jakby maskują zapachy, również technologie francuskie, bo to jest bardzo fajny przykład, naprawdę Francuzi się tym tematem bardzo mocno zainteresowali. Również technologie francuskie tej dezodoryzacji chemicznej nie polegają do końca na maskowaniu. To nie jest tak. Jest bardzo łatwo określić, które ze związków chemicznych powodują odorowość, które są potencjalnie, czy też są szkodliwe na przykład dla ludzi. Nie tylko mówię tutaj na przykładzie kompostowni, ale również innych zakładów przemysłowych, tak? Dlatego te środki chemiczne, do dezodoryzacji chemicznej, które są stosowane, działają tak naprawdę bardzo często neutralizująco związki, które są, jakby wymagają zneutralizowania, czy są złowonne, czy są szkodliwe. Czyli po prostu wchodzą w ramki chemiczne, łącząc się i tworząc cząstki obojętne. Są to bardzo, bardzo skomplikowane, bardzo, bardzo drogie preparaty, ale to się również stosuje. Znamy tą technologię, również ją stosujemy, tak? I nie jest to maskowanie zapachów, tylko będę dodawał. Te preparaty przede wszystkim neutralizują te związki, które są złowonne. Ile mają decybeli te wentylatory? Proszę Państwa, mamy listę mówców, ja mam zanotowane dwie mieszkanki na pewno, mam zanotowanego radnego Zanieckiego i panią przewodniczącą Walentynowicz. W związku z tym, że wypowiedzi też pana padło nazwisko jednego z mieszkańców, który zwrócił się z tym, że chciałby prostować, to bardzo proszę pan burmistrz Kerr. Czy mogę prosić pana o powtórzenie? Ja tak poprosiłbym do mikrofonu, tak żebyśmy mogli to... Poszedł pan mojego nazwiska, to miałbym prośbę o powtórzenie to, co pan powiedział w stosunku. Znaczy, oczywiście, szanowni państwo, zdałem sobie sprawę, że nie uczyłem się na pamięć mojej wypowiedzi, więc ja nie powtórzę jej dokładnie. Pan Marek Keller, mam informację od zarządu firmy, bo wówczas nie byłem pracownikiem firmy Bryć, jestem tam od 2010 roku. Natomiast mam informację, że tak, pan burmistrz brał udział, wizytował też naszą firmę, wizytował plac,
wiedział, jakie typ działalności wykonujemy. Sprowadzając się na Wólczyńską 249, mieliśmy, faktycznie się sprowadzając, mieliśmy już decyzję na zbieranie tam odpadów. Myśmy wbrew temu, co pan łaskaw był mówić, wtedy nie mówili tylko, i wynika to z dokumentów, że będziemy tylko firmą transportową. Myśmy tam mogli zbierać odpady. Już od razu było wiadomo, że te odpady będą tam zbierane. Nie rzecz w tym, że nic z tym, moim zdaniem nic z tym złego. Ja, żeby było jasne, nie czynię nikomu z tego zarzutu. Pan wtedy w tych naszych działaniach, w sensie jako przedstawiciel lokalnych władz, uczestniczył, jak informuje mnie zarząd firmy, który był tego świadkiem i uczestnikiem również. Ale pan tego nie mówił. Pan jako mieszkaniec Mianówka powiedział, że pan burmistrz Marek Keller zaprosił państwa firmę na Bielany. Tak, ja nie powiedziałem, że pan burmistrz zapraszał naszą firmę na Bielany. No ale przecież mamy to wszystko na nagrane. Rejestrujemy te wypowiedzi, nie tak, ale proszę, dziękuję bardzo. Dobrze, pan burmistrz, czy pan burmistrz chciał sprostować? Tak. Bardzo proszę. Po pierwsze, widzi pan, za pan powiedział, że nie był pan pracownikiem, a powtarza pan, stał panu ktoś uchona. Nie wiem kto, dla mnie to ktoś. Po pierwsze, fakt jest faktem, że w 96 roku firma pana Wiśniewicza wystąpiła o zezwolenie na działalność gospodarczą. Więc zgodnie z przepisami, akurat ten pion nie podlegał, pan Wiśniewicz dostał zezwolenie w 96 roku na działalność gospodarczą. Ale w jakim była charakterze? Chodziło o transport. Tak. Wywóz nieczystości. No dobrze, odpady, ale wywóz nie miał żadnej, tylko była baza transportowa i to, przepraszam, na terenie. Panie burmistrzu, ale panie burmistrzu, miał pan prostować, tylko tak, pan powie, tak opowiadać historię. Nie, powtarzam, bo muszę, żeby mieszkańcy wiedzieli. Byłem w 2005 roku, jak powstała baza, ale nie jako burmistrz, proszę pana. Byłem, to tylko raz, jako członek Komisji Ochrony Środowiska i nie miałem nic do żadnej decyzji nie podejmowałem, bo nie byłem decydentem w tej sprawie, kiedy państwo dostawaliście i to też tylko na przeniesienie na bazę transportową przy ulicy Wólczyńskiej. A dopiero później państwo dostaliście zgodę na działalność tą, którą teraz uprawiacie. I to jest dla mnie, pan specjalnie wprowadza mieszkańców w błąd, żeby przeciwko mnie ich nastawić. Dziękuję bardzo. A ja i tak nie zmienię swojego stanowiska wobec Wisia. Dobrze, dziękujemy bardzo. Następny na liście mówców jest pan radny Zaniewski, potem będzie pani przewodnicząca Walentyna. Proszę państwa, państwo pozwolą, że zajmę państwu, będę patrzył na zegarek, więcej niż 15 minut, ale my za długo czy krócej mamy... Za chwilę to 3, w Senacie mają po 2. A to niech pan nie marnuje. Proszę państwa, dlatego, że my nie rozmawiamy tylko o jednej inwestycji, podkreśliłem rozbudowa hali w celu, jak z tego wynika, zmniejszenia szkodliwości. Proszę państwa, firma śmieciowa, jak pan słyszy, zauważył, jest firma. Ja szacuję koszt takiej hali na 100 milionów, patrząc na podobną, które miało budować MDO. Pokażcie mi państwo biznesmena, który wykonuje inwestycje za 100 milionów, no chyba, że jest Bill Gatesem albo działalność charytatywną prowadzi, a nie biznesową i chce mieszkańcom dać pewien komfort. Natomiast w biznesie jest zasada, wkładam 100, muszę wyciągnąć 200 w jakimś okresie. To nie ma innej możliwości. Ale to tak a propos, że to jest tylko w celu ochrony. Ja za chwilę państwu powiem, że to nie jest prawda. Natomiast od razu jedna uwaga na gorąco. Pan powiedział, że funkcjonujące instalacje, że pan jest jedną z nielicznych firm państwa, która posiada zintegrowane zezwolenie. Rzeczywiście to nie posiadało i na tym poległo. Państwo posiadają niestety, dlaczego niestety za chwilę, ale wszystkie firmy
które w tej chwili działają na rynku warszawskim, takie posiadają zezwolenie. Więc firma Byś, Lekaro, Remonti, Hetman. I wszystkie te firmy z wyjątkiem Bysia posiadają pozwolenia zintegrowane i w tych pozwoleniach zintegrowanych nie ma żadnych niejasności. Jest napisane, jakie są w nich zdolności produkcyjne. Bo o to chodzi. Nie chodzi o kraubałkę i tak dalej, chodzi o wasze zdolności produkcyjne. Ale to jest bardzo ważne do ustalenia, rzeczywiście pan to mówił. Ja to ustaliłem na podstawie również dokumentu, który państwo obowiązuje, mianowicie tak zwane pozwolenie zintegrowane. Tam jednej tabelki żeście nie utajnili, mianowicie to, co po przeróbce tych odpadów pozostaje, bo to nie wyparowują. I z tego można bardzo łatwo wywnioskować dokładną liczbę co do jednej tony, jakie macie zdolności produkcyjne, dlatego że wy stwierdziliście, ubiegając się o to pozwolenie, że takie zdolności produkcyjne posiadacie. Ale zaczynamy od historii trochę i to nie waszej, dlatego że historie się lubią powtarzać. I tutaj mamy dokładnie przykład powtarzającej się historii z 20 lat. A to, proszę państwa, kiedy zaczął się problem z odpadami? Problem z odpadami zaczął się około roku 2000, kiedy zamknięto wysypisko Łumna. Do tej pory jedyną firmą de facto działającą w Warszawie woziło tam, wywalało na składowisko, nic prawie nie przetwarzało. Miało malutką instalację eksperymentalną na Radiowie i tam 5 samochodów, 10, czyli 30 ton dziennie szło, w sumie łatwo obliczyć ile rocznie. Kompostowali sobie najbardziej prymitywną metodą, bez żadnych zabezpieczeń, a mieszkańcy nie odczuwali tego. Dlaczego? No dlatego, że była to mikroskala. Problem jest zawsze w tym, że mało przetwarzanych odpadów śmierdzi bardzo blisko, 100 metrów, 50. Natomiast setki tysięcy ton śmierdzą kilka kilometrów. I co się stało, proszę państwa? Otóż zamknięto w końcu to Łubno, to wysypisko w roku 2006. Zamykano je 6 lat, były ogromne protesty i w końcu je zamknęli, mieszkańcy zablokowali. I co się wtedy dzieje? MPO straciło jedyne miejsce, gdzie mogło wozić odpady. Nie jest zbieżna data aktywacji firm śmieciowych właśnie w tym okresie, bo MPO po raz pierwszy, jak to się mówi, podało tyły betonu kowalerzyste. Po prostu nie miało co robić z tymi odpadami o wiele mniejszej skali, w ogóle nie. I w tym momencie zaczynamy powtarzać różne firmy, między innymi Byś, między innymi Remondis jeszcze, Sita, takie historyczne nazwy, one się potem przetworzyły. I proszę państwa, od tego momentu, no ale one zaczynały działać. Co zrobiło MPO? No zrobiło to, z czym państwo mieli do czynienia przez wiele lat. Mianowicie z 50 tysięcy ton przerabianych, czy 25 na Radiowie, nagle zrobiło się 200, potem 300 tysięcy ton rocznie. Powtarzam, przerabiane w małej ilości odpadów bez żadnych zabezpieczeń. One leżały na wierzchu, na placu i ludzie się cieszyli w zasadzie praktycznie świeżym powietrzem. Nie było uciążliwości, co się mieściło prawie w granicach ogrodzenia. Potem, pamiętacie bardzo, co dalej? Otóż, no w końcu kolejne 6 lat, potem była ta awantura dużo śmieciowo, gdzie wszystkim mówił, że będzie 100. Stok narciarski i dodatkowe wywożenie śmieci polega na tym, że narciarze mieli służyć zwierzę. No, zawsze rok wyborczy na szczęście skutecznie zamknięto to w roku 2006. Dlaczego mówię MPO? MPO to jest jednoosobowa spółka Skarbu Państwa, przepraszam, prezydenta miasta Turcyjego, gdzie właścicielem jest osobiście nazwiska prezydent urzędujący miasta Warszawy. I tak było, i tak jest. To była spółka i jedna osoba. Jest to zgodne ze wszystkim, dlatego że za utylizację śmieci odpowiada miasto stołeczne Warszawy. Nie Byś, nie Remont, jest miasto stołeczne. I teraz co się dalej dzieje? Otóż no, wykorzystując maksymalne rozbudowy tego mini zakładu kompostowni, tam była tylko drobna kompostownia. Wybudowano tano tak zwane, czyli najbardziej nowoczesne pomieszczenie, też w tym czasie urządzenie
i zaczęto kompostować. Potem w tych ogromnych ilościach. Finał Państwu znamy. Co teraz miasto drugie? No, miasto po raz drugi pozbyło się miejsca, gdzie może utylizować odpady. Miała być spalarnia. Ona miała już w tym roku działać. To był już ostatni z terminów, o których mówiono od 4 lat. Mamy do przełom roku 19-20. Już miała działać. Działa. Jeszcze tak naprawdę nie wiadomo, co w ogóle zrobić. A więc cykl produkcji decyzyjny był. No ale co z tymi śmieciami trzeba robić? Więc co? MPO, które jeszcze 2 lata temu, kiedy tam wywoziło te 300 tysięcy prawie ton odpadów, no teraz zrezygnowało od na przykład wielu dzielnic, z tym zbieram już do Liborza, no bo co ma z tymi śmieciami? A więc historia zaczyna się po raz drugi. Zamknięcie Łubnej w 2004 roku, zamknięcie Radziowa w 2008. Jakie są dalsze kroki? No, o spalarni na razie cisza. No więc z tymi śmieciami, słusznie, 800 tysięcy ton, trzeba coś zrobić. Państwo otrzymali zamówienia jakoś tak prawie w tym samym czasie, kiedy MPO zrezygnowało z tego. Ale MPO w dalszym ciągu, jako instytucja, ustawą, raczej zarządzeniem prezydenta, odpowiada za koordynację. Czyli one coraz bardziej wskazuje palcem ewentualnych kontrahentów, a coraz mniej robi sama. No bo nie ma gdzie wywozić. W spalarni można spalać śmieci w wysokiej temperaturze plazmowej i tak dalej, szybkie. Gdzie teoretycznie nawet tak, to jest temperatura powyżej 1500-1800 stopni przy nowoczesnej technologii. Naprawdę, rzeczywiście w Wiedniu w środku jest piękna spalarnia, ona jest ozdobą, bo tam są złote ornamenty, prawda, i tak dalej. To jest pałacyk taki, piwnica. A więc, o czym wracamy teraz do naszej rzeczywistości. Jak powiedziałem, zaczęła się nowa era. Powtarza się historia. Tym razem nie MPO to będzie robiło, tylko firmy wywodzące śmieci wskazane przez MPO, bo one tym zarządzą. Proszę Państwa, przechodzimy do ściśle tego, o czym dzisiaj rozmawiamy. Temat jest rozbudowa tego kompleksu, nazwijmy to etap pierwszy. Co to znaczy? Jeżeli jest etap pierwszy, będzie etap drugi, a może i trzeci, albo czwarty, a może i piąty. Oczywiście stopniowo. Najpierw rzeczywiście może hala w takim celu, potem hala w innym celu magazynowania. I tak dalej, i tak dalej. Ja oczywiście, teraz wracając do tego, co Pan powiedział, że tam jest napisane, prawda, w wniosku o Waszych zdolnościach i zamierzonych działaniach. Wie Pan, to, co jest tam napisane i dotyczy tej hali, może to jest prawda, może nie, jak to sprawdzić? Tam jest 300 tysięcy przerabiane, czy 450? No chyba nie będziemy tutaj robili komisji wyjazdowych i ważyli odpadów. To jest pierwsza rzecz. Co będzie dalej? I czy w tej hali na przykład będą stały kontenery? A może stanie jakaś mobilna instalacja przetwórcza kolejna? A może coś innego będzie kara? I to izolowane. To nie jest tak do końca, że zezwolenie polega na tym, że jest obszar, wysokość hali i jej gabaryty i koniec, przepraszam, i to jest koniec, no i miejsc, co tam ma być robione. Natomiast nigdzie nie ma powiedziane, że jeżeli tam zamiast 25 kontenerów nie będzie, będzie stał jeden, a zjawi tam się na przykład jakieś urządzenie do przeróbki odpadów, to co? To każą zburzyć halę? A wystarczy uzyskać kolejne pozwolenie. I teraz mówimy o pozwoleniu. Ja bardzo mocno chcę podkreślić, bo to z tego wszystkiej historii, która się zaczyna powtarzać, Państwo się orientują. Znów zaczyna się, nie mamy innego wyjścia. 20 lat temu trzeba było pomyśleć o tym. Ci, którzy odpowiadają za gospodarkę odpadami, bo potem już weszły coraz ostrzejsze przepisy, że nie można żywych śmieci wywalać na Łubną,
tak jak było, trzeba je w części coraz więcej przerabiać. Nie jestem dokładnie w temacie, ale w tej chwili w ogóle nie można wyrzucać śmieci nieprzerobione. Przedtem można było wszystkie zakupać. Żadnych segregacji, żadnych tam. Nie było. I co? I 20 lat ręka w czymś tam, prawda, była. I dzisiaj mówimy, pan mówi, że nie macie innego wyjścia. Nie ten adres, proszę pana. 20 lat było. A teraz za te błędy i ewentualne, niech nie będzie błędy. Brak działania odpowiedniego, to co? To Bielany mają być tym przysłowym śmietniskiem. I tak na koniec. Ja w 2010 roku taką gazetkę wydawaliśmy, ja tam napisałem o tej puszce śmieciowej. Bo już wtedy się mówiło, że ona może być zamiast rekultywacji pod tytułem rekultywacja kolejne przez 3 lata śmieci utworzone. Ja tam napisałem, no to jest niemożliwe. No chyba, że nie mam dostatecznej wyobraźni. I rzeczywiście wtedy nie miałem dostatecznej wyobraźni w roku 2010, bo w roku 2013, wtedy, kiedy zaczęły się państwa protesty, bo zaczęło czuć. I mocno chcę podkreślić, odpady, pierwsza rzecz, kiedy one są uciążliwe. No wtedy, kiedy się dużo trwało. Typowy przykład radiowy. I nie jest to tak do końca, a nawet w ogóle tak nie jest, że przerabiając to, co państwo dzisiaj przerabiają, a to za chwilę tego wrócę, to jest już uciążliwe i jakieś zadaszenie poprawi tak, że będziemy przerabiać 2 razy tyle na przykład. I to w ogóle jeszcze nie będzie zrobione. Kwestia skali. I do tej skali, proszę państwa, to jest bardzo ważna. Pan rzeczywiście wspomniał o tym utajnieniu, a ja powiedziałem, że poradził pan mi, żebym postudiował dokładnie. I rzeczywiście, to akurat pan powiedział prawdę. Ja w tej decyzji zintegrowanej, które państwo otrzymali w 2016 roku, która jest bez okresu ważności, podane są technologie, które państwo produkuje, którym państwo i wasze zdolności produkcyjne wywnioskowane z tego, co po przeróbce odpadów dostaje. Jeżeli pan segreguje odpady komunalne mieszane, to zostaje panu część do kompostowania, część do spalania i tak dalej. No to dobrze, że się przynajmniej teraz zgadza. Proszę państwa, to pozwolenie zintegrowane opiera się, to jest wyraźnie powiedziane, wydał je marszałek województwa mazowieckiego, opiera się na danych znajdujących się w Urzędzie Miasta Stołecznego Warszawy, które zgodziło się swoją decyzją prezydenta miasta stołecznego stwierdzić, że tej ilości odpadów, które zażyczyła sobie firma Byś, są możliwe do przerabiania w tej instalacji, która jest. Dzisiaj pan powiedział bardzo ważne zdanie, które jest ważne i ja je wykorzystam. Mianowicie, że państwo w życiu nie wychylą się za ilości, na które macie pozwolenie. No nie wyobrażam sobie, żebyście się wychylili, ale powiedzmy o tym, na co macie te pozwolenia. Te pozwolenia są, jak powiedziałem, bezterminowe. Chyba, że państwo zwrócą się o zmniejszeniu, no bo nie wyobrażam, ale znów mogę mieć za słabo wyobraźnię, że państwo jeszcze zwiększą to, co macie już możliwość zrobić. A co możecie przerabiać? Odpadów zmieszanych 556 tysięcy ton, odpadów selektywnych zbieranych 276 tysięcy ton, łącznie śmieci komunalnych możecie państwo przerabiać 800 tysięcy ton. Tyle, ile by produkowała cała Warszawa. Nie? A to proszę pana, to ten dokument jest fałszywy, a on jest urzędowy, w internecie. Ponadto, możecie państwo przetwarzać odpady budowlane. Brus, jakieś cegły, beton, gruszyć to w ilości 297 tysięcy ton oraz inne materiały w celu, w tym paliwo alternatywne w ilości
277 tysięcy ton. A proszę Państwa, i to się wszystko zgadza ze podsumowaniu z ilością, które prezydent miasta stołecznego Warszawy zgodził się udzielić decyzji środowiskowej na ten wniosek. Jest to ponad 1 400 000 ton odpadów. 1 400 000 ton. I żeby oczywiście śpieszę Państwa uspokoić. Co to oznacza każda z tych liczb? Bo są cztery procesy zgodnie z tym pozwoleniem zintegrowanym, które mówią o rodzaj prowadzonej działalności, mechaniczno-biologiczne przetwarzanie zmieszanych odpadów komunalnych. Powtarzam, jest to 556 tysięcy ton. Drugie, mechaniczne przetwarzanie odpadów pochodzących z selektywnej zbiórki odpadów. To jest 276 tysięcy ton i na tym zamykamy odpady komunalne. Czyli cała Warszawa może być teoretycznie przetwarzana, oraz dalej, odpady budowlane 297 tysięcy ton, surowcowe, budowlano-remontowe i balastowe oraz mechaniczne przetwarzanie odpadów innych w celu produkcji paliwa alternatywnego 277 tysięcy. Powiedziałem mi już tyle. Co to, proszę Państwa, oznacza? To są tak zwane cztery warianty działalności zakładu. Czyli zakład może jednych z tych wariantów robić cały rok i takiej ilości przetworzyć. Nie więcej. Oczywiście to się nigdy nie zdarzy. Zakład prowadzi działalność we wszystkich tych dziedzinach i przerabia, i to było pytanie, na które może dzisiaj jednak Pan odpowie, bo to jest podstawowe pytanie, ile łącznie tych wszystkich odpadów przerobiliście w roku ubiegłym? Od razu z uwagą, Państwo tak naprawdę działają pół roku. W poprzednim okresie Państwo byli tajną bronią MPO, czyli MPO wiedziało, że jak zamknie wysypisko, i na to też są dokumenty, że wy jesteście zamiennikiem MPO. Na zmianę. Być dla MPO, MPO dla bycia. To są dokumenty od marszałka województwa. To była ta tajna broń MPO, jak się pytano, a co zrobicie, jak wam zamkniemy? Mamy wariant B. To jest wariant B. Oraz inne firmy. A więc, proszę Państwa, o co chodzi? Dlaczego te dane nie tylko z Urzędu Wojewody Mazowieckiego, Marszałka Województwa, co jest aktualne, dlatego, że tam najbardziej aktualne publikowane dane są roku 2016. Wtedy firma Byś de facto żadnych odpadów takich nie miała zamówień, zwoziła do okolic Warszawy odpady, plus od instytucji, gabaryty i tak dalej. Dopiero tak naprawdę od pół roku zaczęła pracować w tych dwóch dzielnicach, plus oczywiście na pewno z zewnątrz, ja w to nie wnikam. W każdym razie, ile naprawdę firma byś przerobi, to będzie wiadomo w roku 2020, o ile te kontrakty zostaną potwierdzone. Albo inaczej, takimi danymi, ile przerobili, to będzie pół roku razy dwa. Dlatego, że na przykład na moim osiedlu firma byś stopniowo wchodziła w to, na moim osiedlu zaczęła działalność od 1 lipca. Na ludzi, a to jest 8 tysięcy ludzi. A więc ile w tym roku firma naprawdę przerobiła, to powinna sama powiedzieć, bo to sprawozdanie będzie za 3 lata prawdopodobnie dostępne, albo kiedyś tam w przyszłym roku. W tym roku, ale kiedyś tam, prawda. Także, ale one też będzie niepełne, bo firma nie pracowała pół roku na pełny rok. Ale śpieszę wyjaśnić te 1 400 000. A więc powiedziane jest tak, jeżeli firma pracowała w wariancie pierwszym, robiła tylko odpady zmieszane, jest w stanie zrobić 556 tysięcy ton. Gdyby robiła tylko odpady selektywne, 276 tysięcy. Na tych samych taśmach zresztą odpady selektywne zbierane są doczyszczane. Też w tym procesie jak segregacja odpadów komunalnych, gdzie jest zmieszane. Gdyby robiła tylko odpady budowlane, 297. A więc tych liczb nie można sumować, bo samochody by zablokowały dojazd do tej firmy, gdyby miały 1,5 miliona ton przewozu. Natomiast, jeszcze raz chcę podkreślić, możliwości produkcyjne, na które firma posiada papier, wynoszą to, co Państwu powiedziałem.
Jak to jest kombinowane? Pierwszy wariant, drugi, czwarty. To zależy od tego, jakie dostają zadania, jak ile jest śmieci. Takich ile tam. I teraz jeszcze jest bardzo istotna rzecz. Bo mówimy tutaj o tej uciążliwości, która była najbardziej doskwierająca w kompostowni radiowej. To było bandyctwo, jakieś szmaty, jakieś segregacje i tak dalej. Ale to jest najbardziej uciążliwe. Dlaczego? Dlatego, że to trzeba przerzucać, to trzeba załadować, to trzeba wyładować. To, że to w pewnym momencie jest zamknięte, to nic nie znaczy. Tutaj akurat w tej technologii, które Państwo mają, ale ja nie wiem, czy ona będzie potrzebowała. Raczej nie. Ładuje się do pojemników, ten zwrot jest przyładowany do pojemników, potem jest to zamykane, są tam jakieś filtry, jest to oczywiście mniej uciążliwe bez porównania niż tam. I potem, tak jak nas informowano, te kontenery są wkładane już bez rozładowywania. Nie wiem, czy trzeba w międzyczasie w tych kontenerach mieszać, bo jeżeli tak, to kontener trzeba otworzyć w tym momencie śmierci. Natomiast potem one są zamykane i wywożone jako kontener do odpowiednich albo wytwórni, albo utylizacji. I firma posiada w odpadach zmieszanych decyzję na tę chwilę na kompostowanie w wysokości 60 tysięcy ton. To jest decyzja, na którą mają, na same komposty. Pozostałe rzeczy to są oczywiście inne. Selektywne wyselekcjonowanie papieru, nie wiem, żelaza i tak dalej, z odpadów zmieszanych. A przy i rzeczywiście w porównaniu na tę chwilę, bardzo chcę to mocno podkreślić. Jeżeli Pan mówi, że licząc na to, że mieszkańcy przy tych cenach to kurtem przerzucą do segregowania odpadów i w odpadach zmieszanych kompostu będzie o połowę mniej i to może od przyszłego roku, to jest taka bajeczka, bardzo przyjemna, że Państwo zamierzają, planują 30 tysięcy ton kompostu, nie 60, na które macie pozwolenie. Także te liczby deklarowane Państwa w wystąpieniu odnośnie tej hali być może są prawdziwe, ja tego nie przesądzam. Natomiast Pana zdanie decydujące o tym i mające znaczenie przed następny rok, drugi, trzeci, dziesiąty, patrz historia radiowa, patrz historia łównej, patrz historia MPO. My dzisiaj podejmujemy decyzję rozbudowy etapu pierwszego. Ta decyzja jest najważniejsza z możliwych. Panie radny, jedną rzecz powiedzieć. My nie podejmujemy tutaj decyzji. Bo to byłaby zupełnie inna sytuacja. My nie podejmujemy. Podważał dane, które posiadam, ja mam te dokumenty. Pan mi palcem pokaże w załączniku numer 3 do decyzji pozwolenia zintegrowanego załącznika numer 3. Bo jeszcze raz powtórzę, to co jest w przeróbce odpadów jest w załączniku numer 3. Że mogą wyselekcjonować tyle stali, tyle czegoś i tak dalej. Wiadomo, że po podsumowaniu tego mamy łączną, bo Państwo utajnili dane, ile mogą odpadów zmieszać. Ale z tego jasno wynika, że te ilości odpowiadają, bo odpady nie parują. One się dzielą, nawet te zmieszane. Na te do kompostowania, na te stal, na gazy, które też Pan tutaj zwrócił. I to wszystko jest tu podzielone na wagę i zastosowanie. Teraz najważniejsze, które Pan mi przypomniał na tego przejścia. Tak, proszę Państwa, my podejmujemy tutaj opinię. Ta opinia jest wyjątkowo ważna, dlatego, że to jest opinia Rady Dzielnicy, poparta Państwa wnioskami i Państwa życzeniem i Państwa argumentami i Państwa doświadczeniem. No szczególnie z tego, jak to się rozwijało, to przetwórstwo według wzoru MPO. Natomiast rzeczywiście, Państwo pozwolą, że ja powiem.
Niestety, decyzję podejmuje prezydent miasta stołecznego Warszawy, bo on osobiście odpowiada za gospodarkę. Te niestety dodane z pełną świadomością, dlatego co prawda jest to rok. Można powiedzieć, że jest jakiś kredyt niezbędny, ale te 20 lat z małym wyjątkiem. A, jeszcze jedna uwaga. Za chwilę. Także rzeczywiście to jest bardzo istotna rzecz, bardzo liczący się głos i istotne jest to, że po tych burzliwych naradach, łącznie z nazywaniem forum i tak dalej, w końcu Rada poszła po rozum ludowy, chyba dlatego, że państwo jest dzisiaj tyle. A wczoraj o 21:00, jak się zrywało komisję, o 1:00 w nocy, jak się zrywało komisję, która zaczęła się, drugie posiedzenie, bo jedno z dołu zamknięte, potem otwarte, potem przełożone. Panie, dzisiaj skończyliśmy, ale to jest cenne, że państwa obecność wymusza tą zgodę ponad podziałami, tak bym to powiedział, jest to oklepane i nieprawdziwe, ale jednak to się stało. Dziękuję bardzo. Następna na liście była pani przewodnicząca Walentyna. Dziękuję bardzo. Szanowni państwo, nie wiem jak państwo, ale ja słuchając wypowiedzi pana Karola Wójcika, przedstawiciela firmy Wyś, mam z tego rodzaju déjà vu, bo nie tak dawno temu stał przed nami zarząd spółki miejskiej MPO i mówił dokładnie tak samo o nowoczesnych technologiach z Niemiec, o tym, że te nowoczesne technologie są też w Stanach Zjednoczonych używane. Jak to będzie pięknie, przedstawiano nam na zielonych planszach plany inwestycyjne takimi samymi słowami. O tym były zapisy, jak inteligentny smród nie będzie przedostawał się przez ogrodzenie placu MPO. I z jednym się zgodzę, że pan Karol mówi, że teraz bardzo trudno uzyskać jest firmie pozwolenia, bo no po tym, co mieszkańcy już przeżyli ze spółką miejską. Tak, tak, bo my już się nie damy naciągnąć, bo mamy doświadczenie i wiemy, z czym to się je. I nie damy się już nabrać na te piękne słowa. Dlaczego? Dlatego, że jedna ważna kwestia. Organ kontrolujący jest ten sam. I ten organ nie poradził sobie w przypadku spółki miejskiej, gdzie były wykroczenia. To mieszkańcy tak naprawdę byli prawdziwym organem kontrolującym i odwalili całą robotę. I to jest powtórka. Jedna kwestia jeszcze odnośnie tych chemicznych preparatów neutralizujących zapachy. To mnie przeraża. Dlaczego? Dlatego, że przypominam sobie słowa prezesa Bałandy, jak mówił, że państwo protestujecie, że są te odory. Ja tu mogę zastosować chemiczne preparaty neutralizujące, ale ja bym wtedy was wszystkich wytruł. I trzecia kwestia, w zasadzie prezes Bałanda. I trzecia kwestia, już w zasadzie dygresja na koniec, bo pan Karol mówił o tym, że no mamy to szczęście, że na naszych osiedlach nie trzeba odbierać odpadów. No właśnie, to dlaczego za nie płacimy? Dlaczego za ten odbiór płacimy my, skoro mamy odpady na własnych podwórkach, na własnych osiedlach, to my zwracamy się o to, aby nie było tych opłat, a one rosną. O zadośćuczynienie za to, co przeżyliśmy do tej pory. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Jeśli dobrze pamiętam, mamy jeszcze zgłoszenia z sali. Ja proponuję, że może
damy się wypowiedzieć mieszkańcom, potem oczywiście jeszcze na koniec pan. Tak, oczywiście, że tak. Pierwsza zgłaszała się od pani. Tak, to proszę. To tak, mam prośbę tak, o włączenie przechodu i przedstawienie się. Witam Państwa, jestem mieszkanką Bielan, mieszkanką rejonu, gdzie jest zlokalizowana firma Wyś. Chciałabym Państwu razem zgłosić dwa wnioski. Mianowicie proszę o uzupełnienie tego stanowiska, czy tej opinii, którą Państwo żeście sporządzili, o kolejne niedogodności, z powodu których cierpią najbliżsi mieszkańcy, tak, zamieszkujący te tereny. To nie tylko, proszę Państwa, odór, ale to jest fala szczurów. O tym nikt nie mówi, bo może nie wszyscy z Państwa, którzy tutaj są obecni na sali, bezpośrednio tam mieszkają. Ale ja wręcz słyszę, jak nocą, jak odkrywane są się śmieci, bo Pan mówi, że biznes potrzebuje spokoju. Rzeczywiście ten biznes działa w spokoju, działa zwłaszcza nocą. Są odkrywane śmieci, są tu, my słyszymy, jak tłuczone jest szkło, huk kontenerów, proszę Państwa, samochodów, kilkanaście, kilkadziesiąt i szczury. To jest niesamowita plaga. Żadnych działań nie podejmuje ani dzielnica, ani firma. I druga sprawa, proszę Państwa. Wiecie, gdzie można zobaczyć w Warszawie bociana? Nie zgadlibyście. Nad firmą Wyś. Proszę Państwa, wiosną i latem krążą stada ptaków, bo są podkrywane widocznie śmieci, które żywią się tymi odpadkami. Spada to im z dziobów po prostu na teren, na okoliczne nieruchomości. Proszę Państwa, to jest skandal. Sądzę, że gdyby kontrolujący i dający zezwolenia wiedzieli o tym i udali się na miejsce inkognito za dnia i nocą, to tych pozwoleń, którymi Pan się tak chwali, jako przedstawiciel firmy, byś te pozwolenia nie byłyby wydane. A tym bardziej, gdyby te osoby nawet mieszkały w sąsiedztwie. To jest jedna sprawa, proszę Państwa. A drugą sprawą mam do Państwa radnych kolejny wniosek, a tak naprawdę prośbę o przyjrzenie się trybom wydawania dokumentacji na budowę, rozbudowę. Proszę Państwa, teraz mówię o tej ostatniej decyzji o warunkach zabudowy, bo skoro firma występuje pozwolenie na budowę, ale również wcześniejszym. One zostały tak naprawdę wydane z naruszeniem, proszę Państwa, prawa. Bo a jeżeli z naruszeniem prawa, to są z mocy prawa nieważne, tylko trzeba to odpowiednio zgłosić, tak? Mianowicie, proszę Państwa, jako bliska mieszkanka, tak, firmy Wyś, ja nigdy nie otrzymałam zawiadomienia, tak, z urzędu, że jestem stroną prowadzonego postępowania, jeśli chodzi o wydanie decyzji o warunkach zabudowy, czy pozwolenie na budowę. Więc pytam się tutaj urzędników, którzy pracują w Wydziale Architektury, jak wyznaczany był obszar oddziaływania inwestycji. Bo jest to niemożliwe, jeżeli byłby prawidłowo wyznaczany, a czy on w ogóle jest wyznaczany, bo może firma by się rozległa, firma jest sama dla siebie, że tak powiem, tylko otoczeniem. Więc robi się to po prostu na skróty. To tyle te dwa wnioski. Bardzo bym prosiła, żebyście Państwo wzięli pod uwagę nie tylko uciążliwość odorową, ale to również, że tam okoliczne tereny wymagają deratyzacji, proszę Państwa. I to w sumie nie przeprowadzone z pieniędzy publicznych, ale z środków firmy Wyś. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Mieszkało. Dzień dobry, Jolanta Całka, Stowarzyszenie Czyste Bielany. Chciałam właściwie tak zacząć od początku może, dlatego że od początku co, o czym rozmawiał pan wójcik. Właściwie to też muszę zacząć o tym, co, o czym dyskutowaliśmy na poprzednich spotkaniach dwóch. Cały czas rozmawialiśmy na temat przerobu odpadów komunalnych.
Pan Wójcik mówił nam cały czas, że 30 tysięcy przerabiają w nowej hali, o to się stara firma Byś, też będzie 30 tysięcy. Natomiast i właściwie nie wiedzieliśmy, w jaki sposób, jeżeli obecnie firma przerabia 60 tysięcy, to w jaki sposób dąży do tego, żeby zmniejszyć swoje przeroby. I tłumaczenia na temat, że jest inny sposób segregacji, że jest mniej odpadów komunalnych, nie jest przekonywujące. I właściwie dzisiaj, nie wiem, czy pan Wojciech zauważył, pewnie się pomylił, może niechcący się pomylił, może po prostu nie zauważył, że powiedział prawdę. Bo powiedział, że w hali będzie 60 tysięcy ton, ale dodał też jeszcze, część przerobu będzie w hali, prawda? Także chciałabym naprawdę się dowiedzieć, znaczy wydaje mi się, że będzie 30 tysięcy, 30 tysięcy będzie na zewnątrz, dlatego że zdaję sobie sprawę i wiemy wszyscy, że firma Byś stara się o nowe warunki zabudowy na hale magazynowe obok. I na pewno będzie to ten sam przemysł ciężki, czyli przerabianie odpadów. Całkiem możliwe, że na innych halach, w innych halach tak samo będzie się przerabiało odpady. Nie wyobrażam sobie, żeby było co innego, prawda? Zresztą pan Wójcik kiedyś powiedział, że mieszkaniówki budować nie będą. Tu jeszcze właśnie chciałam też dodać, że przecież właśnie jak rozmawialiśmy na temat tych 30 tysięcy ton, to wiemy, że firma Byś ma umowy z gminami ościeżnymi i z Warszawą, zwiększyła właściwie swój przerób o 30 ton. I właśnie te tłumaczenia, że w hali obecnej, która ma być rozbudowana, będzie 30 ton, nie wiem jak to się wszystko pomieści. Natomiast tu jeszcze następny temat. Infrastruktura. Mówi się, że właśnie w dokumentacji jest wyliczone, że po rozbudowie tej hali będzie dziennie przejeżdżało, wjeżdżało i wyjeżdżało z przedsiębiorstwa 310 w jedną stronę i 310 samochodów ciężarówek w drugą stronę. I to jest w ciągu dnia. Obliczyłam, wychodzi co półtorej minuty, wychodzi jedna ciężarówka w jedną stronę i w drugą. Nie ma infrastruktury, tam jest jedna ulica Wólczyńska, jest estrady, jest Arkuszowa i jest teraz już niesamowity przepływ tych samochodów i hałas niesamowity, szczególnie, że te samochody jeżdżą z przyczepami, które są luźno dostawione do samochodów. Następny temat to kruszarka. W wniosku na pozwolenie na budowę z 15 roku był wniosek o uzyskanie pozwolenia na kruszarkę. Więc nie ma pozwolenia, ale pozwolenie na kruszarkę jest. Państwo już mają pozwolenie na kruszenie na 100 tysięcy ton rocznie, no i kruszą. To właściwie widzieliśmy na zdjęciach ostatniego roku. Jest tył obrzydliwy, jest duży, ale w tym nowym pozwoleniu na budowę państwo starają się o drugą kruszarkę, która jest mniejsza i mówią, że będą kruszyli niewiele i dlatego nie chcą dostosować warunków do wybudować właściwie płotów wysokich, wysokości 5-6 metrów, albo nie postawić kontenerów okrętowych na to, żeby wyciszyć to kruszenie, albo zasłonić przed pyleniem. I tłumaczenie, że druga kruszarka będzie mniejszy hałas dawała, naprawdę nas nie przekonuje. Co do systemu właśnie mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów, muszę powiedzieć, że poczytałam trochę to, co się robi na świecie i najbliższy u naszego sąsiada właściwie już w 2007 roku ustalili, że jest to technologia nieopłacalna, odorowa i jako najbardziej odorowa jest po prostu wycofywana w Niemczech. A w Niemczech mamy 68 spalarni i one działają i ludzie po prostu nie mają pretensji o to, gdzie są przetwarzane śmieci.
A ta instalacja jest bardzo odorowa i ona będzie cokolwiek, nawet jeżeli Państwo wezmą w bunkrze, będą utrzymywali, to tam będą tworzyły się gazy różne, które będą musiały być wyrzucone na zewnątrz. Jest w ciągu godziny 95 tysięcy ton, nie przepraszam, 95 tysięcy metrów sześciennych na godzinę będzie wyrzucane na zewnątrz. Ale też Państwo mówią, że nie będzie tych odorów. Natomiast czytając dalej w Państwa wytłumaczeniach, Państwo mówią, że wentylacja będzie grawitacyjna. Mówiłam o tym też wczoraj, że ta wentylacja grawitacyjna to znaczy, że otwiera się po prostu hale, albo otwiera się okna, otwiera się wentylatory i to wszystko grawitacyjnie będzie wchodziło, wychodziło i będzie rozchodziło się na zewnątrz. Także żadna dezodoryzacja, żadna klimatyzacja czy inne biofiltry nie pomogą. Po prostu będziemy mieć więcej odoru. I muszę też powiedzieć, że to déjà vu też mi się przytrafiło, bo pamiętam, jak walczyliśmy o zamknięcie MPO. I przez 2 lata nam też tłumaczono, że jest wszystko pięknie i nikt nie mówił, że to nie śmierdzi. To będzie śmierdziało. I pan też wie, panie Wójcik, pan też wie, że to będzie śmierdziało, bo śmierdzi teraz. Ludzie przyjechali dzisiaj i mówili, że na całej Wólczyńskiej po prostu jest taki odór, a odór jest od przedwczoraj. I to jest po prostu non-stop. Jeszcze chciałam powiedzieć, że jako mieszkanka tej części Warszawy i razem z mieszkańcami, którzy tutaj są, wnosimy sprzeciw. Nie godzimy się na rozbudowę Państwa instalacji. I wnosimy też, aby rozważyć, aby dzielnica, miasto rozważyło, żeby przenieść Państwa firmę w tereny zupełnie dalekie od mieszkańców. Dziękuję. Dobrze, ale czy momencik, jeszcze sekundkę, zanim udzielę głosu, chciałem zapytać, czy to jest ostatnie zgłoszenie, bo chciałbym zamknąć listę. Jeszcze parę, tak? Czyli pan, potem pani i zamykamy listę i damy jeszcze szansę przedstawicielom firmy, żeby ustosunkowali się do tych wszystkich wątpliwości. Szanowny panie rzeczniku, staram się nie być złośliwy, ale chciałbym powiedzieć o braku poszanowania przez pana firmę dla zdrowia ludzi, dla dbałości o to. W raporcie środowiskowym całkowicie brakuje oddziaływania składu mikrobiologicznego powietrza, bakterii, wirusów i innych szkodliwych substancji, które mogą powodować choroby na oddziaływać na zdrowie ludzi. Nie, w tym raporcie są takie stwierdzenia ogólnikowe, trudne do oszacowania, niemożliwe do stwierdzenia. To jest brak szacunku dla zdrowia okolicznych mieszkańców. W moim ocenie to po prostu jesteście taką nowoczesną, profesjonalną wydmuszką, tylko niestety 2 dziurki są, przez które wychodzi smród, a z drugiej strony wychodzi kurz, pył i również mamy bardzo wiele zastrzeżeń do określeń tych emisji pyłów. PM10 i PM2,5. Te procesy kruszenia są bardzo intensywne i odbywają się na wolnym powietrzu i widać zapylenie całego rejonu, całej Wólki Węglonej. Widać, że oddziaływuje to na rośliny, na całą infrastrukturę, na przyrodę. Niszczy i degraduje teren i również musi to niszczyć zdrowie. Ten odór niesie ze sobą szkodliwe substancje, bez wątpienia. Pan dobrze o tym wie, jeśli zna pan technologię kompostowania przerobu śmieci. I stanowczo protestujemy przeciwko dalszej rozbudowie firmy Byś w tym miejscu, jako mieszkańcy, samorząd i wszyscy. Dziękuję bardzo. Jeszcze jeden głos z sali. Dzień dobry, Żuchowska Anna z Arkuszowej z Radiowa. Ja chciałam tylko dodać, że to, co pan powiedział, że w tym dokumencie, o którym państwo mówiliście przed chwilą, jako instytucja,
nikt nie zwrócił uwagi na to, że w Państwa raporcie jest napisane. Specyficznym zanieczyszczeniem związanym z odpadami są mikroorganizmy, grzyby i bakterie. Emisja biologiczna, przepraszam, emisja bioaerozoli jest trudna do oszacowania. Aerozole biologiczne są zawieszonymi w powietrzu żywymi mikroorganizmami lub fragmentami żywych organizmów. I na to w ogóle nikt nie zwraca uwagi. A to, co Pan powiedział przed chwilą, jest nieprawdopodobnie ważne. Żyje, no właściwie wysypisko śmieci radiowo przyszło do mnie. Niestety urodziłam się wcześniej przed tym wysypiskiem i żyję obok tego wysypiska całe życie. W tej chwili żyję między wysypiskiem radiowo a instalacją Bysia. Mniej więcej w połowie. Mój system odpornościowy wiele lat temu już padł całkowicie. Ja w tej chwili żyję z ilością białych ciałek krwi na poziomie 2000 lub niżej, poniżej 2000, czyli to jest dramatycznie nisko. W każdej chwili, łapiąc jakąś kolejną bakterię, może być z wysypiska, mogę umrzeć, dlatego że mój system odpornościowy się nie broni. Im wszyscy immunolodzy, do których trafiłam i powiedziałam, w jakiej jestem sytuacji, gdzie mieszkam, stwierdzili, że mój system odpornościowy zwariował, no po prostu upadł od wiecznego bodźcowania grzybami, pleśniami, bakteriami, wirusami. W tej chwili dla mnie nie ma ratunku, ale takich ludzi jak ja, tam w tej naszej okolicy jest coraz więcej. W tej chwili malutkie dzieci mają gigantyczne alergie, o których Państwa raport mówi, że właśnie skutkiem działania tych bioaerozoli są gigantyczne alergie. I w tej chwili już malutkie dzieci mają niesamowite problemy ze zdrowiem, nie mówiąc o ludziach starszych. Jest jeszcze jedna rzecz. Nikt nie zwrócił uwagi na to, że ta okolica cała jest przepełniona instalacjami, które niszczą nieprawdopodobnie zdrowie ludzi. Jest góra śmieciowa, która jest cały czas żywym organizmem chemicznym. To jest fabryka chemiczna. Ona cały czas produkuje najróżniejsze substancje chemiczne, które się uwalniają do powietrza. I my w tym żyjemy. Oczywiście jest nieprawdopodobne szczurowisko i od firmy Byś, i od wysypiska radiowo. MPO w tej chwili niby nie powinno tego robić, a działa na pełną skalę. Robi w tej chwili kompostowanie na taką skalę, jak się to działo rok, czy tam półtora, czy dwa lata temu. 4 stycznia dokładnie moja córka wymiotowała z powodu niesamowitego smrodu, który idzie z obydwu instalacji. Jest jeszcze jedna rzecz, że będziemy mieli pomiędzy firmą Byś a MPO będziemy mieli wybudowaną autostradę, którą będzie przejeżdżało kilkaset milionów samochodów rocznie. Więc jest to też nieprawdopodobne zanieczyszczenie środowiska. Mamy jeszcze obok firmy Byś, mamy wytwórnię asfaltu, mówiąc krótko, tak? Mamy jeszcze spalarnię, przecież niedaleko na cmentarzu. Mamy gigantyczną rozlewnię paliwa, która smrodzi również nieprawdopodobnie. Mówią, że jest to nieszkodliwe, ale przy wyrównywaniu ciśnienia z tych zbiorników wydobywają się wszystkie zanieczyszczenia związane z paliwem. Także my mamy tam tak zanieczyszczony teren, że ja sobie nie wyobrażam, żeby można było jeszcze rozbudowywać firmę Byś, a moje zdanie jest takie, że piękną dzielnicę Bielany, którą kiedyś była zieloną, żeby tak zdegrażować ogromną część Bielan, no to jest karygodne i moim zdaniem nie powinno się w dzisiejszych czasach, mamy XXI wiek, i żeby robić w dalszym ciągu gnojownik w stolicy państwa, to jest nieprawdopodobne.
podobne, bo utrzymywać cały czas, bo no, jakby firma Byś nie wnosi nowych technologii, tylko cały czas trzyma się tych starych technologii, czyli nie wymyślili nic innego, tylko jest w dalszym ciągu kompostowanie odpadów. I sama firma Byś napisała w raporcie, że odcieki będą z kompostowania, będą zbierane w zbiornikach, a następnie odciekami będą polewane nowe pryzmy, które będą tworzone z nowych odpadów przywożonych do firmy do kompostowania. No to jaki to jest poziom? Proszę Państwa, XXI wiek, my mamy, na świecie są technologie i w Polsce mamy technologie, które nie używają takich przestarzałych metod. I nie ma nowoczesnego myślenia, że idziemy już zupełnie inną drogą, nowoczesną, nową, stosujemy nowe technologie. Tylko jest trzymanie się kurczowe starych technologii, które nieprawdopodobnie trują ludzi dookoła. I czyli mamy raz, że mamy stare technologie i w dalszym ciągu robimy to wśród ludzi. I to nie jest tak, że tam sobie ludzie wybudowali się wiedząc, że jest taki zakład, tylko zakład przyszedł między ludzi, wszedł. Czyli jeśli pani wnioskowała, że trzeba by przejrzeć dokładnie, na jakiej to zasadzie dostaną pozwolenia na działanie takiej instalacji w środku miasta, no to ja to popieram. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Zgodnie z umową teraz już ostatnie wystąpienie przedstawicieli firmy Byś, natomiast ja bym chciał prosić, żeby ile czasu... No ale to chyba nie ma sensu, że co nam nowego powiedzą? Państwo nie chcą, ale padło wiele... No co nowego powiedzą? ...prawo się ustosunkować do nich. Ile czasu potrzebuje około 3-4 minut na każdego z mówców do odpowiedzi? No dobrze, kwadrans, panie przewodniczący, nie, 5 mówców, mnóstwo zarządów. Nie, no ale no... Ja chcę mówić przynajmniej tyle, ile pan radny. Jeden. Ale już pan mówi. Proszę państwa, póki co nie udzieliłem nikomu głosu, więc jeśli państwo pozwolą, póki co będę mówił jeszcze ja. Znaczy odwoływanie się do czasu wypowiedzi radnego jest troszeczkę niecenne, tak bym powiedział, bo radny ma prawo statutowe się wypowiadać, natomiast wszyscy pozostali uczestnicy sesji takiego prawa nie mają, oczywiście mogą się wypowiadać, jeśli zostanie milionowy głos, ale nie mają takiego statutowego prawa, więc umówmy się, jest za 9:08, więc do godziny 8:00 bardzo proszę, żeby państwo zdążyli się wypowiedzieć się o 8:00. Chciałbym przejść już do procedury głosowania nad stanowiskiem. Dziękuję bardzo. Szanowny panie przewodniczący, szanowni państwo. Chciałbym tylko powiedzieć, jaka jest specyfika, bo my sobie nie uzurpujemy pretendowania do roli radnych, tylko państwo nas dotyczące stanowisko będą podejmować. Tu się tym różnimy od może szanowni państwa. Do tematu, no już. Ja wiem, że dla osób, które przyjęły narrację, że wszystko to, co zostało powiedziane, to prawda, a my za chwilę możemy podać niewygodne informacje. Może się okazać, że to, co powiem, jest niewygodne i lepiej ograniczyć nasz czas, ale skoro mam czas do 8:00, to bez przerywania po kolei. To proszę państwa, pan radny Zaniewski będę mówił skrótowo, no bo tak muszę. Historie lubią się powtarzać, zamknięcie ugnej, cała taka historia. Proszę państwa, jeżeli będziemy mówić tak, że nie zgadzamy się na Bysia i jego zadaszenie, modernizację procesów, bo już mieliśmy złe doświadczenia z MPO, no to można tak mówić do oceny na słuchaczy, także tych, którzy nas widzą za pomocą mediów, należy, czy to jest uprawnione stwierdzenie. Bo tak oto, pozbawiamy się możliwości modernizacji zakładu. Ja słuchając państwa odnoszę wrażenie tak, jakby państwo podejrzewali, że rzeczywiście będziemy zwiększać moce przerobowe i budujemy coś nowego, a my nie chcemy zwiększyć naszych mocy przerobowych. Nawet to, co już dziś robimy, robić pod halą. Kto to sprawdzi, ile tam jest przerabiane, czy 300, czy 400 tysięcy ton? Sprawdzi WIOŚ, marszałek i inne powołane instytucje. Okej, okay. Te instytucje, szanowna pani Iwono, mówię o WIOŚ-u, zyskały nowe kompetencje od półtora roku. Oczekujcie działania. No nie ja będę sprawdzał sam siebie, niech mnie kontrolują.
Czy Bielany mają być przepełnione śmietnikiem? Nie, po to zadaszamy nasze procesy, żeby nie były śmietniskiem, żeby nikt nam nie zarzucał, że coś jest nie tak, tylko właśnie po to, żeby były. Będziemy dwa razy więcej przetwarzać, powiedział ze swatą pan radny Zaniecki. Jest to prawdą. My byliśmy tajną bronią MPO, bo oni dla nas instalacją zastępczą, w jakim zakresie, a my dla nich. To określił sejmik województwa w uchwale. To nie myśmy sobie wybierali zastępcze instalacje dla nas, ani gdzie będziemy główną, dla kogo, a kto dla kogo będzie. To byłoby BGO. I to nie my określaliśmy, kto dla kogo będzie. Szukanie tutaj jakieś porozumienie, że my jakąś tajną bronią MPO byliśmy kiedykolwiek, jest po prostu nieporozumienie. Ile przerabialiśmy w 2019 roku? Pan radny powiedział, że dowiemy się za 3 lata. Dowiemy się w marcu, kiedy będzie sprawozdanie. Moce przerobowe nasze. Tak, pan radny pokazywał tabelki, nie doczytał do końca. One się mieszczą w pewnym kadarcu. Ja tego nie będę teraz tłumaczył szczegółowo, ja potrzebuję tylko na to 5 minut, jak mi państwo dadzą to, co zrobię. Tam jest napisane górne moce przerobowe. Powtarzam po raz kolejny, a robię to już na kilku komisjach. 170 tysięcy ton odpadów zmieszanych. 60 tysięcy ton odpadów selektywnych, wszystkich komunalnych 300 tysięcy ton. Tam niżej, a Szymon to sprawdził, jest to wyjaśnione. Panie radny, proszę doczytać i nie straszyć mieszkańców milionami ton. Proszę państwa, pani radna Iwona Walentynowicz właśnie mówi o tym, że mieli państwo problemy z MPO, nie chcą z nami. Zostawiam to. Zupełnie, no nie idźmy tą drogą, namawiałbym. Organy sobie nie radzą. Nie jest to nasza rola. Mamy nadzieję, że sobie Pioś będzie radził, bo w naszym jest interesie to również. Jak państwu mówiłem, za połotem firmy działa tak zwana firma Krzak. Krzak, bo jest w Krzakach i działa nielegalnie. O tym pan sobie się informował pisemnie na moje zapytanie. Niech sobie radzi z takimi także firmami działający w Wiosie. Proszę państwa, kolejne pani mieszkanka, która się nie przedstawiła, mówiła o tym, że Bocian lata, że tam stworzyli się odpadami organicznymi. Proszę państwa, powiem państwu ciekawostkę, od jakiegoś pół roku, może roku, nawet więcej, czas szybko leci, działał nas Sokolnik, tak jak na Okęciu, który dbał o to, żeby do silników nie wlatywało ptactwo. Sokolnik i pojawienie się Sokoła, Jastrzębia powoduje, zresztą wycieczki, które przychodzą do firmy, bardzo chętnie się z Sokolnikiem i ptactwem takim fotografują, powoduje, że tego ptactwa nie ma. On nie przylatuje do organizmu, bo jest skutecznie odstraszane. Co do deratyzacji, tak, my przeprowadzamy w naszym terenie okresowe deratyzacje, na to mamy pełną dokumentację. Szybciutko dalej. Następnie, 4. Pan Artur Twarowski. Brak poszanowania, zakres, szanowny panie przewodniczący, szanowni państwo, zakres raportu, to co my mamy umieścić w raporcie, narzuca nam organ, który każe nam raportowi. To on mówi, co my mamy tam zbadać i co my mamy tam mieć. I zrobiliśmy wszystko, co organ kazał. Tu o zapyleniu była mowa, oczywiście, tak jakby pana przewodniczącego nie było wczoraj na komisji, kiedy przedstawiciel bodaj bitunowy mówił o tym, skąd to zapylenie jego zdaniem, no i nie mówił o firmie Wyś. Pani Anna Żuchowska, mieszkanka, mówiła o tym, że MPO działa, potwierdzamy, odwozimy tam odpady zielone z Biela i żoni Boża do tej instalacji. I na koniec pani Joanna Całka. Część przerobów w hali, dwie kruszarki, powtarzam, jedna kruszarka, nie dwie kruszarki. System NBP przestarzały, w Niemczech się odchodzi, w Polsce się odchodzi, 2024 rok zmierzch NBP. Nie będziemy w technologii NBP przerabiać odpadów, ponieważ zgodnie ze zmianami prawnymi w Unii Europejskiej nie będzie to możliwe. Pan też, panie wójcie, wie, że będzie śmierdziało, bo śmierdzi teraz. No to państwu powiem, jak jechałem do państwa tutaj w drodze, byłem na komisję. Straż Miejska badała, przyjechała do nas właśnie bez zapowiedzi i badała nasz zakład. Świeżutki, cieplutki protokół tego badania przywieziono. No ale robi z nas idiotów, mieszkamy tam, śmierdziało jak jechali. Czas, panie przewodniczący, ósma. Szanowni państwo, jeszcze nie dostała. Ale... Tak, dlatego nie śmierdzi. Ja jestem ciekawa, jak tam się będzie. Szanowni państwo, powiem krótko. Bardzo niepokoi nas fakt, że zadaszenie tego, co już robimy, bez otwierania nowych procesów, powoduje taki niepokój. Nie zadaszaj, na początku sesji, mówiąc, że może za słabo informujemy.
A jeśli w tej chwili jesteśmy, informujemy, ja przedstawiam dokument na to, co dzieje się dzisiaj. Ja mówię o tym, co chcemy zrobić pod tą halą i przeciwko budowie hali, w której będziemy robić to, co dziś robimy, jest proces, protest. To ja już chyba nie mam sobie nic do narzucenia, jeśli chodzi o sposób informowania. Ale jak jest tak idealnie, to po co zadaszać? Bardzo proszę o spokój. No. Chciałbym zrobić tę dyskusję i przejść do głosowań. Mówię w pierwszej kolejności będziemy głosowali poprawkę zgłoszoną przez pana radnego, pana przewodniczącego Pieńka. W międzyczasie, jeśli jacyś radni są poza salą, to też prosiłbym, żeby wracali na swoje miejsce, tak żebyśmy mogli za chwilę przejść do głosowań. Poprawka pana przewodniczącego Pieńka polega na tym, że zostały poprawione trzy drobne literówki. Został poprawiony tytuł stanowiska. To też jest poprawienie gramatyki po prostu, bo dopisano słowo stwierdzające konieczność wystąpienia do sporozumienia planu. I to co najważniejsze, dopisane zostało dodatkowe zdanie. Jednocześnie mając na uwadze zgłoszenia mieszkańców, domagamy się jasnego określenia przez zarząd dzielnicy kierunków rozwoju osiedla Górka Węglowa Krocówka, a także określenia przez inwestora transparentnej koncepcji rozwoju zasad współistnienia zakładu przy zachowaniu najwyższych reżimów środowiskowych i zero emisyjności. Za chwilkę będziemy gotowi do głosowania, czyli w pierwszej kolejności głosujemy przyjęcie poprawki zgłoszonej przez przewodniczącego Pieńka. Ona chyba, tak? A w następnej kolejności będziemy głosowali przyjęcie już całego stanowiska. Rozpoczynamy głosowanie nad poprawką zgłoszoną przez przewodniczącego Pieńka. Bardzo proszę o głosowanie przy użyciu biodru, które za, który wstrzymuje, który jest przeciw. I bardzo proszę o wyświetlanie na bieżąco tych kafelków do głosowania. Czy wszyscy radni, którzy chcieli wziąć udział w głosowaniu? Dziękuję bardzo, proszę o wyniki. To jest na razie głosowanie nad poprawką. Za przyjęciem poprawki zgłoszonej przez przewodniczącego Daniela Pieńka 20, przeciw 0, wstrzymujące się 2, to oznacza, że poprawka uzyskała wymaganą większość. Przechodzimy do głosowania ostatecznego brzmienia stanowiska. Proszę Państwa, nie będę go ponownie odczytywał, to jest stanowisko, które odczytam uzupełnione z poprawionymi literówkami, uzupełnione o to jedno zdanie, które przed chwilą odczytałem przy okazji głosowania poprawki. Bardzo proszę o głosowanie nad przyjęciem ostatecznego brzmienia stanowiska Rady Dzielnicy Bielan. Jeszcze chcę go odmienić. Ojej, zasłonił pan wszystko. Ojej, to samo jak pan. Dziękuję bardzo. Poproszę o wyniki. Za przyjęcie stanowiska głosowało 21 radnych, przeciw 1, wstrzymało się 0, jeszcze raz
bardzo serdecznie dziękujemy Państwu za tak liczne przybycie i to tyle razy i to często do późnej nocy. Czyli co teraz wywalczymy? Mam nadzieję, że nie będzie więcej potrzeby, a Państwa tak aktywnie dzisiaj działa. No ale mówili, że ja tak ostatecznie ma... Aha, okej. Szanowni Państwo, ja bardzo dziękuję za praktycznie jednomyślność prawdę w tym temacie. To były bardzo ciężkie ostatnie kilka tygodni, ostatnie kilka dni maratonu. Naprawdę były ciężkie, odbiły się i na zdrowiu, i na wielu elementach naszego życia, prywatnego i zawodowego. A ja wiem, że to jest początek po prostu normalnej współpracy i rozmów z firmą. Jesteśmy umówieni, że w następnych dniach będziemy się spotykać i dalej rozmawiać. Też firma wysłużyła do nas propozycję współpracy z zakresu wsparcia społecznego, inwestycyjnego na terenie dzielnicy i będziemy opatrzone na bieżąco o tym informować. Dziękuję bardzo. Chyba tak. Przechodzimy do kolejnego punktu porządku obrad. Punkt 6. Poczekamy. Weźmiemy, ale zobaczymy. Tak, drodzy Państwo, pozostałem przy pewnym temacie sprawy, która dzisiaj była przedmiotem obrad również. Informuję, że 24. Ten jest ten w okularach, był przeciw. Będzie zbierane uwagi i wnioski do dokumentacji. Można z tymi dokumentami dotyczącymi rozbudowy zapoznawać się, czyli z tą procedurą prowadzoną przez Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska. Zapoznawać się tutaj, w urzędzie te wnioski będą, nie mamy takiej możliwości, żeby ich analizować, ale będą one składowane i wysyłane z pełną dokumentacją do RDOŚ-u, który to w zawiadomieniu określił, że termin zakończenia swojego postępowania wyznacza na 31 marca 2020 roku. Wobec tego, jak mówię, i też cały zarząd, bo tutaj jest pełna zgodność, jak we wszystkich sprawach zarządu, namawiamy mieszkańców do aktywności w tym obszarze. Drugą informacją do rządu, która myślę, że jest też istotna z punktu widzenia mieszkańców, mogę powiedzieć, że bardzo trudny proces związany z przekształceniem prawa użytkowania wieczystego w prawo własności przebiega pomyślnie. W tym momencie znajdujemy się do wielu nieruchomości, to znaczy do przeważających 75% nieruchomości w ujęciu ilościowym, bo nie jest to równoznaczne z ilością użytkowników wieczystych, zostały wydane co najmniej jedno zaświadczenie. Akcja nadal jakby nie ustajemy, tutaj mogliście Państwo pewnie na bieżąco też obserwować, nie ustajemy w kwestii wydawania tego typu zaświadczeń poświadczających to przekształcenie. Co do 50 nieruchomości, myślimy, że uda nam się ten proces zakończyć do końca stycznia, natomiast pozostała część, czyli około 170, która pozostaje, w tych przypadkach są to w większości nieruchomości jednorodzinne, zabudowane budynkami, które na przykład były oddawane po tak zwanym rozpatrzeniu decyzji dekretowych, gdzie jest konieczność wykonania operatów szacunkowych i domiaru wynikającego z przepisów ustawy. Co chcę podsumować, tę akcję na 31 grudnia. Publikujemy informacje na stronie internetowej.